Wiele krzyku w zagajniku. Gdy sroka Maryla pojawia się w zagajniku, wiadomo, że posypią się nowiny, albo raczej plotki, jak zwykł mawiać Bocian Tobiasz. Co dziś w ptasim radio? Zapytał nieco złośliwie. Sroka łypnęła tylko okiem, by dać mu do zrozumienia, że złośliwości jej nie zrażają, i zaczęła wydzierać się najgłośniej, jak umiała. Patrzę, patrzę i nie wierzę! Jeżyk w trawie bryka z jeżem. Jeden skacze, strosząc piórka, drugi turla się jak kulka. Nie rozumiem, powiem szczerze, żeby ptak się bratał z jeżem i po łące wraz z nim hasał. To złamanie ptasich zasad. Do wieczora już cały las wiedział, że jutro na polanie odbędzie się kolejny wyścig dwójki dziwnych zawodników. Do trzeciej stokrotki mają się ścigać, ogłaszała sroka. Przyjdźcie zobaczyć! Tę noc jeżyk znów spędził w dziób lisowy, bo oboje nie wymyślili innego rozwiązania. To zresztą było całkiem dobre. Dziubek miał wygodny nocleg, a sowa rankiem wracała do ogrzanej dziupli. Towarzystwo małego gościa nie sprawiało jej kłopotów, a nawet stanowiło miłą odmianę od samotnego życia, więc postanowiła, że na razie zostanie tak, jak jest. Idę na spotkanie z przyjacielem, szepnął cicho dziubek, wychodząc rankiem z dziupli. Idź, idź, hu, hu, uśmiechnęła się Klotylda, znając dobrze cel jego porannych wędrówek. Obu malcom śpieszyło się bardzo na spotkanie, więc z całych sił przebierali łapkami i skrzydełkami, by jak najszybciej dotrzeć do pagórka na polance. Już za chwilę na polanie Miłe czeka ich spotkanie. No i właśnie z tej przyczyny poprzez gąszcze, mchy, jeżyny i przez wrzosy ranną rosą obaj malcy pędzą boso. Mały ptaszek biegnie żwawo, jeszcze tylko zakręt w prawo, potem prosto za gajnikiem, małą kładką nad strumykiem. Na spotkanie biegnie pędem. Zaraz będę, zaraz będę! A z przeciwnej całkiem strony śpieszy malec najeżony, na króciutkich drepcząc nóżkach. O, poznaje to ta dróżka, myśli jeżyk. Strumyk zaraz i znajoma w kładce szpara. Już są razem, uf, nareszcie, bowiem wierzcie lub nie wierzcie, spotkać się najwyższa pora. Nie widzieli się od wczoraj, niby czasu to niewiele, lecz ci mali przyjaciele żyć bez siebie już nie mogą. Co dzień więc tą samą drogą biegną rosą mocząc pięty poprzez leśnych dróg zakręty. Miło razem jest pobrykać, ale cóż to? Z zagajnika dzik przygląda im się bacznie. Wyglądają dość dziwacznie, burknął i wykrzywił ryjek. Nie wiem, co się za tym kryje, lecz śmiem nazwać to dziwactwem, żeby jeż się bratał z ptactwem, dodał szybko borsuk stary. Koniec świata, nie do wiary, kos zaskrzeczał. Powiem szczerze, żeby ptak się bratał z jeżem? Nie, to chyba jakieś kpiny. Wrzasnął wróbel z jarzębiny. A na dębie siedzi sroka, przysłuchuje się z wysoka i już pomysł ma gotowy. Trzeba im to wybić z głowy! Tak, tak, koniecznie trzeba im to wybić z głowy. Przecież to nie wypada, by jeż przyjaźnił się z jeżykiem. Przyznali sroce rację wszyscy mieszkańcy lasu. Rwetes, jaki podniósł się na polanie, przyciągnął sowę Klotyldę, która jeszcze nie zdążyła dobrze przyłożyć głowy do poduszki. Uhu!
A co tu się dzieje? A co ta cała awantura? Huknęła zdenerwowana. W lesie zarówno ptaki, jak i zwierzęta bardzo szanowały sowę i czuły respekt dla jej mądrości. Gdy się pojawiła, hałasy natychmiast ucichły. No co? Nikt mi nie powie, o co chodzi? Hu, hu, zapytała Klotylda. Domyślała się wprawdzie, bo wczorajsze wrzaski sroki plotkarki były przecież zapowiedzią tego, co teraz się stało. Chciała jednak, by ktoś zdobył się na odwagę i wypowiedział w tej sprawie. Pierwsza głos zabrała Pliszka. Proszę przyjrzeć im się z bliska. Cóż to za przedziwna spółka? Kuku, kuku. Tak wtóruje jej kukułka. Ten ma igły, a ten piórka. Przyłączyła się wiewiórka. Tu logiki żadnej nie ma, warknął lis. Bez sensu temat. W końcu się odezwał jeleń. Przecież różni ich zbyt wiele. Czy ty, sowo, wierzysz w cuda? Taka przyjaźń się nie uda. Uhu, a to niby dlaczego? Zapytała Klotylda. Bo jeżyk to ptak, a mały jeż, choć mówią o nim jeżyk, to przecież zupełnie inne stworzenie, zawołali zgodnie mieszkańcy lasu. Nie pasują do siebie. Czy nie widzisz, sowo, jak bardzo się różnią? Dziubek i Ignacy nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli. O co im chodzi? Pytali sowę. Czemu mały jeżyk z lasu nie może się przyjaźnić z jeżykiem z ptasiej budki? Dotąd nie zastanawiali się nad tym, co ich różni i nadal nie zamierzali zawracać sobie tym głowy. Przecież dla przyjaciół najważniejsze jest to, co ich łączy. Sowa była wielce zakłopotana całą sytuacją. Żal jej było dwójki maluchów, których przyjaźni od początku życzliwie się przyglądała. Było jej również wstyd, że mieszkańcy lasu, których uważała za mądre stworzenia, znaleźli problem tam, gdzie go nie było. Musiała szybko coś wymyślić, by ratować sytuację.